Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. Wracaj do ławki. Wracaj do ławki, bałamucie jeden. A ty wyjdź natychmiast. Zaraz pójdziemy się z tobą żegnać. Przepraszam, witać. Siadaj z powrotem. Widzę po twoich oczach. Wiesz, że w tym wieku już nie wolno. To się może skończyć zawałem połączonym z wylewem krwi do mózgu. Usiądź, bardzo cię proszę. Raz, dwa, pięć, siedem, osiem. A to już jesteś... Zbreźnik, stary. Fuj. Fuj, jakie to jest nieapetyczne w ogóle. Jak będę chciał grzyby, to pójdę do lasu, siadaj. Pamiętasz takie sformułowanie z filmu Marka Koterskiego, jak tata stawia dziubek? Ojej, jesteś pewien, że chcesz to powiedzieć nie, na ten? Nie, tata stawia że dziubek. Że nie ma chuja we wsi, to tak, chciałeś powiedzieć. No. No, jak prezydent zrobi imprezę... Normalnie nie ma. Słuchaj, przypomniał mi się Kołobrzeg z 73 roku. Tak pięknie śpiewali. Podobno czerwony dywan był bardzo króciutki, słyszałem, wiesz, bo to i są małe kroczki. Tak, niziutki, żeby się nie przewrócił. Żeby nie było. Nie porozumieć. Podobno przyjechał ten premier tej Rwandy, Bostwany. Nie, ale olejniczak był z żoną, daj był spokój. Premier no, Bostwany. Oczywiście, że tak. Był premier Gambii, był z Rodezja, Zimbabwe. Był cały korpus dyplomatyczny Tadżykistanu. I Wyspy Zielonego Przylądka przyjechał minister szkolnictwa. Naprawdę? Tak. I był Rodezja, Zimbabwe. No to nie, no to rzeczywiście na szczycie były rozmowy. Ale słyszałeś, bo ty wyjechałeś. Cudowne i porywające. Podobno menu nawet było dosyć niskie. Artur Górski, słyszałeś o tym pośle? No, co upił się? Nie. Jest taki wierszyk, który gdzieś kiedyś słyszałem. Murzynek Bambo w Afryce mieszka i jak tam mieszka, to niech tam mieszka. I Artur Górski mniej więcej do tego nawiązał, bo powiedział, że Obama to jest czarny komuch. To bardzo ładne. A to tak, to słyszałem. To ale interesuje cieszy mnie, że Ku Klux Klan wreszcie się ujawnił. Bo ja się od razu chciałem usprawiedliwić, że mnie nie było w kraju przez ostatnich kilka dni. Słyszałem, że Gołota porywającą walkę stoczył. Gołota walczył dwie sekundy. Znowu warto było całą noc czekać. No. I potem się bardzo na konferencji pyszczył, że tamten go zaatakował. Naprawdę? Bo Gołota myślał, że oni tylko pogadają. Biedny, ale nie zdążył bić po jajach, czy już zdążył łopnąć? Nie, bo go ręka bolała. Wiemy, że w jaja bije się tylko prawą, a rozumiem, że prawą sobie uszkodzi. Generalnie jak zwykle tydzień jak w Polsce po prostu. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ach, przyjemnie wrócić, proszę państwa, gdzie mijając granicę polsko-niemiecką człowiek widzi Europa, to charakterystyczne żółte M, a potem niestety już nic, długo nic. Jakie żółte M? No, że McDonald's, to jej, przepraszam bardzo. Ja troszeczkę nie tutaj się dzisiaj jestem. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Możesz mi powiedzieć, na czym polega to, że nagrody Dzioba Złotego są prestiżowe? Wymień mi chociaż trzy elementy. O tym porozmawiamy na antenie. Nagrody prestiżowe Radia Wawa. Ja muszę z tobą to przedyskutować, bo oni ze mną rozmawiali, żebyśmy więcej się nie nabijali z wewnętrznych spraw. A Radio Wawa to jest też tutaj? Dzień dobry. Poranny WF. Tańczący z gwiazdami. Pięć do pół do dziewiątej, środa mamy dzisiaj, a więc tradycyjnie tańczący z gwiazdami. Wiesz, zanim jednak nie dało się tego balu trochę oglądać. Zanim zatańczymy, to jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia. A była relacja na żywo? Słuchaj, no trudno powiedzieć na żywo, bo Mazowiecki na każdym ujęciu wygląda jakby nie żył. Rozumiem, no tak, a jeszcze do tego Bartoszewski pewnie był. Czy nie strasznie podnieśli poziom. No mów. Słuchaj, nie można było za bardzo oglądać, bo on się ciągle uśmiechał. Oj nie, ojej Boże, on dalej słucha tego PR-owca, który każe urobić. Nawet jak Rynkowski śpiewał, żeby Polska była Polską, wszyscy mieli smutne miny, a on się uśmiechał. Ale to wielki dzień niepodległości w takim razie, skoro, jak mówisz, ci wszyscy z Zimbabwe przyjechali. Przyjechał ten z Rodezji, Zimbabwe. Ten był z tej takiej wyspy, co oni jeszcze ciągle płacą muszelkami. Z wymianę gospodarczą. Z Gabonu, rozumiem. Gibraltaru był. No dobrze, proszę państwa, mamy tytuły prasowe. Ja muszę zająć się pracą, żeby troszeczkę być na bieżąco. Mm-hmm. Na początku myślałem, że to jest o Angelinie Jolie, wiesz? No. Ale okazało się, że jednak nie. Suka adoptowała kociaki. A u mnie w Poznaniu zjedli 400 ton rogali. Z okazji cudu nad Wisłą i jakby po prostu tak zjedli. Wczorajszych obchodów. Mam jakby troszeczkę podobno to jest cud z nadrenu, no. a nie z nadwisły. Ukradł telewizor, choć nie ma rąk. No telewizor bez rąk to znaczy standardowy rodzaj telewizora. Ale zastanawiam się, czy przepraszam, zębami go wynosił. Wiem, może to była plazma. Wziął go pod tą kikucik paszkę. Rozbił pewnie wystawę z bani. Jaka straszna wiadomość. Na pewno był Polakiem, nie? No, mów dalej. Słuchaj, u mnie w Podkarpackim kobieta jechała przez las. No. Nagle bandzior wychylił się zza krzaków. Hyc!
i wskoczył na samochód. I zgwałcił samochód? Nie, słuchaj, wskoczył na samochód, a ona wściekła się tak bardzo, że Zbir wskoczył na samochód, że wysiadła na niego, wskoczyła na Zbira i zaczęła gonić napastnika. I zgwałciła go? Nie, ale ciekawe, bo zaczęła go gonić siedząc na nim. Nie wiesz, jaki był tytuł. Czyli jednak był gwałt. Posłuchaj, jaki tytuł. Pogoniła psychola. Dobre. Ładne, dobre, dobre. No wreszcie wracają reporterzy SE. Ja z naszych absurdalnych tytułów najbardziej wybieram te kompletnie pokręcone i podoba mi się ten o Andrzeju Gołocie. To jeszcze nie koniec. Większego absurdu Polska nie widziała. Jeszcze będzie walczył z jakąś kobitką podobno. Nie chcę już być błaznem, mówi Michał Koterski. Nie. To wyobraź sobie. Ten to ma egzystencjalne bóle, naprawdę. Trochę za wcześnie, Miśku. Chcę powrócić jako poważny aktor, ale to się jeszcze długo, a może nie uda, dlatego że artykuły o nim umieszczają nad Rubikiem. No to nie jest dobrze. W Toszku. No. W Toszku, województwo śląskie. 59-letni pielęgniarz, 37-letnia pielęgniarka oraz 54-letnia salowa. Wszyscy mieli 4,2 promila alkoholu. Tak to się znaczy świętować niepodległość, braci. Kolejny absurdalny tytuł. Izba przyjęć, chętnie bym się tam udał. Paweł Stasiak rzekomo z jakąś blondynką wyjechał do egzotycznych krajów, a przecież wszyscy wiemy, że... Że to ta blondynka to jego peruka. No właśnie. Dostał zawału 18-latek, słuchaj, jak gonił autobus w Radomsku. Podobno zaczął biec w Radomsku, a skończył w Zakopanem. No to nie dziwię się, że umarł. Z taką przyjemnością przeglądam gazety szmatławę i brukowe. Naprawdę. Amerykanie zgubili bombę atomową. Jakbyś coś widział... Narkomanem na odwyku. Słyszysz? Tak, słyszałem. Jakbyś coś zobaczył, to nie trącaj. Podobno uprawiając snorkling można sobie zrobić mały nuking. Zupełnie niechcący, czekaj. Ja mam nadzieję, że spadnie w pobliżu mieszkania naszego wydawcy. Słuchaj, no nic się nie wydarzyło. Słuchaj, poza tym uśmiechem. No te dzioby. Powiedz mi, na czym polega prestiżowa nagroda Radia Wawat? Oblał ojca wrzątkiem, wyobraź sobie. To o Damięckich pewnie. Nie, to Hołdysie i jego córce. A, przepraszam bardzo, no. Powiedz mi, na czym polegają prestiżowe nagrody Radia Wawa? Więc chciałem ci powiedzieć, że miałem ostatnio bardzo poważną rozmowę. Wiesz, że? No, żebyśmy nie poruszali w ogóle tych tematów i grali tylko wyłącznie prawdziwe klasyki. Naprawdę, ale też rockowe nowości? Najnowsze hity. Słuchaj, bo wygrał zespół Korwin. Tańczący z gwiazdami. Boże, wybitna jest. Okazuje się, że disco polo zaczęło się parę dekad wcześniej niż nam się wydawało. Ale posłuchajmy, posłuchajmy chwilę. Dobre klawisze, dobrze. O Jezu, 30 kasztanów! Boże, ale ktoś miał rozwód. Nie no, pamiętaj, że na tych czasach był modny Hans Kloss cały czas. I wyobraź sobie, jak ona tym bioderkiem tak w jedną i w drugą. Tyk, 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 tyk. Te protezy tak skrzypią. Proszę państwa, dzisiaj Czesława Cieślak. Zwana Violettą Villa. A właściwie Czesława Cieślak. Czyli jak Volkswagen nasz taki wiekowy, prawda? Czesława Cieślak urodziła się, proszę państwa, uwaga, nie było tej daty. Tak, nie możemy być złośliwi, naprawdę, proszę. Proszę państwa, jest czerwiec. 9 dzień czerwca zaczyna się poród, 10 dochodzi do odcięcia pępowiny. Jest. A rok jest? 38. Ona jest starsza niż wojna. Stało się to w Belgii, proszę państwa. Tylko wojna się jeszcze nie skończyła. Rok po urodzeniu Adolf Hitler postanowił najechać na nasz kraj. Jak się tylko dowiedział, że Czesława Cieślak przyszła na świat. Do Polski przyjechała wraz z rodzicami i rodzeństwem w 1946. Zamieszkali w Lewinie Kłodzkim, do którego po wielu życiowych perypetiach artystka wróciła kilka lat temu. Ojciec Bolesław Cieślak, zwany także ojcem Bolesławem Cieślakiem Widlas, był górnikiem, był także kapelmistrzem. Mama Janina z domu Malczyk Cieślak Villas zajmowała się domem Villas. I tak słuchając dźwięków górniczo-hutniczej orkiestry dętej, Violetta Eliza, proszę państwa, postanowiła stać się wielką artystką. W 1956 roku podjęła naukę śpiewu w szkole muzycznej w Szczecinie jako Cieślak Villas Eliza. Artystka wspominała w jednym z wywiadów, że to wybitny pianista Władysław Szpilman przepowiedział jej światową karierę i namówił ją, aby przyjęła pseudonim artystyczny. Potem bardzo schudł. Piosenkarka ma ogromny głos o skali 4 oktawy, z czego 2 oktawy własne i 2 oktawy matki Violetty Elizy z domu Malczyk.
Dalej, proszę państwa, w szkole muzycznej w Szczecinie od dobrych 50 lat unosi się zapach kotów, albowiem w 56 podjęła tam naukę śpiewu. W roku 76 kupiła sobie włosy. Nie może się z nimi rozstać do dzisiaj. Debiutowała rumbą Dla Ciebie Miły w tym samym roku, czyli w 61 dokonała pierwszych nagrań radiowych z utworem Taki Mróz. Na trzecim festiwalu piosenki w Rennes zdobyła Grand Prix za interpretację, a było to w roku 28. W 2004 miała już 200 psów. Kiedy zaczęły ją jeść, poprosiła o pomoc. Proszę państwa, dzisiaj gościem i bohaterem Tańczących z Gwiazdami jest urodzona inny, 10 czerwca 1938 roku w Belgii Czesława Cieślak, zwana także jako Violetta V. V1, Violetta. V2, V3, V4. Tańczący z Gwiazdami. Czy ostatnio odwiedzałaś je? Odwiedziałam, także płakałam razem z nim. Bo to, co miały u mnie, to było szczęście i wolność dla nich. One były radosne. I ja się z nimi cieszyłam. A teraz one są porozrzucane, niektóre uśmiercone. A był jakiś taki jeden pies, kot, który był wyjątkowo, lubił cię i te jego? Nie wszystkie psy lubią. A Chester? A Chester to ten, co na budę wlazł i jak mnie zobaczył, że ja przyjechałam pod bramę, to był taki. I tak jakby wołał, że ja bym go ratować. On nie chce tu być. To proszę państwa fragment rozmowy na antenie TVN24 Bogusław w sprawie dojścia Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Jak zobaczył na budzie. W 2005 ja wszystkie psy lubię, powiedziała Violetta Villa, z tym samym deklarując umiłowanie do wspomnianej partii. Telefon. Chciałem tylko powiedzieć, że przez 3 sezony była gwiazdą Casino de Paris, wyobraź sobie. No co ty? Gdzie śpiewała piosenki, arie operowe i operetkowe w 9 językach jednocześnie. To trzeba po egzorcystę dzwonić, bo to jest podobno oznaka opętania. Jezu, naprawdę w 9? Kiedy wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, powiedziała synowi: wyjeżdżam, synku, ale wrócę. Nie mówiła, że nie będzie jej 3 lata. Wyobrażasz sobie zgubić dziecko na 3 lata. I on siedział w domu i tak ssał paluszek. Ale Mariusz się już uśmiercił. Napisano tu: opiekę nad synem piosenkarka powierzyła nianie, a po jej śmierci przyjechała z Lewina babcia. Wyobraź sobie. Boże, to ona jednak nie żyje. Tak źle wyglądała w tym, jak oni śpiewają. Potwierdziły się najgorsze pogłoski. Tak, to prawda. Trafiła no dobrze, dzwon. Psychiatrycznego w Ustroniu Śląskim, ale o tym nie będziemy mówić, bo wszyscy nasi bohaterowie są zdrowi na ciele i umyśle. Już dzwonimy od razu? Tak, no dawaj, skup dawaj. Rzeczy używanych. No, komórka. To jest 0, tak? 0, 6, 9, 3, tak. 4, 5, tak. 9, 2, okay. 5, 9. Dobra. To jest Kajkowo. Byłeś kiedyś w Kajkowie? Skup rzeczy używanych, pamiętaj. Obok Kokoszowa leży pewnie. Tak. Zaraz pod Mirmiłowem. W miejscowości Obeliksy. O. Nad rzeką Lubawą. Sprzedaż, kup, no i sprzedaż rzeczy używanych. To jest ta sama strefa czasowa. Halo? Dzień dobry panu. Dobry. Czy to jest Kajkowo, skup rzeczy używanych? AutoZone, tak, tak. O, dobrze, witam serdecznie, Warszawa, moje nazwisko Misiura. Proszę pana, reprezentujemy interesy artystki, która w tej chwili wraca. Chodzi nam o Violettę Villas i mamy do sprzedania te 4 oktawy głosu. Czy pan byłby zainteresowany, bo szukamy jakiegoś dyskretnego miejsca, gdzie można by to sprzedać? Ja połączę zresztą z osobistym menadżerem. Halo? 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 Dzień dobry panu, halo? Tak, mam. Hieronim Martenka z tej strony reprezentuje interesy artystki Violetty Villas. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana bardzo serdecznie. Otóż, proszę pana, no, nie ukrywamy, że niestety. Po coś się pało, wygadał nas. Na samym początku trzeba było od włosów zacząć, to było widzieć. Dobrze, co to jest? Tańczący z Gwiazdami. Tańczący z Gwiazdami. Ja tam myślę, że po prostu ludzie powinni troszeczkę zająć się sobą, swoimi sprawami i w pewnym sensie myśleć o życiu i nie próbować szukać u innych, tak jak w przypadku Violetty, jakichś negatywnych sytuacji, którymi się próbują w jakiś sposób karmić. To jest niefajne. Violetta czuje się dobrze, z nią w kontakcie, niedługo będziemy grali koncert w Toruniu. Nie w dobrym nastroju, jest to koncert związany z wydaniem jej takiej płyty takiej prywatnej, zrobionej w zasadzie, są to stare rzeczy, ale w nowej formie będzie ta płyta wydana i będzie to taki koncert w Toruniu.
No, karmienie się wieloletnią wilet, jak powiedział pan Krzysztof Szewczyk, może być naprawdę bardzo, bardzo zgubne dla zdrowia. Nie wiem, czy chciałbym się dobrać do jej krwi, przetoczyć tyle krótko. Tym bardziej, że proszę państwa, my dzisiaj wcale nie będziemy drwić z wieloletni wilet, bo jest ona absolutnie dobrym narodowym. To jest legenda! To jest Józef Piłsudski polskiej rozrywki bez To jest, bez można powiedzieć, zdań. Wiesz, nie bójmy się to zła, to jest Bolesław Chrobry z polskiej pieśni. Myślałem, że powiesz Boruc. To jest Artur Boruc melodyki. To jest Adam Małysz takich... To jest Otylia Jędrzej? Nie, już nie jest, chodźmy tak, dobrze. Proszę państwa, dzwonimy tam, gdzie jest miejsce artystki. Andrzej... Ja połączę z tobą. Pamiętaj, Andrzej Gołota, polskie estrady. Syrena. Biblioteka. Syrena. Poczekaj, już. Syrenę pamiętaj, masz włączyć. Spokojnie, ale to jak połączysz ze mną. Biblioteka, słucham. Dzień dobry pani. Czy to jest Muzeum Biblioteki Narodowej? Tak. Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura. Proszę pani, zgodnie z decyzją profesora Jacka Lochmana, my przewozimy dzisiaj tę darowiznę i będziemy za chwilę podjeżdżali, tam nikogo nie ma w biurze. Czy mogłaby pani wyjść? Ja połączę zresztą z szefem ochrony, dobrze? Momencik. Halo? Dzień dobry, pani Misiura z tej strony. Proszę pani, bo jedziemy z włosami od pani Violetty Villas, tylko nie jesteśmy umówieni z nikim pod wejściem, a przecież wy nas tak od razu nie wpuścicie chyba. Proszę pana, ja nic nie wiem na ten temat, zapytam się koleżanki. Proszę pani, mamy w tej chwili spory pukiel włosów od pani artystki Violetty Villas do przekazania. Ja nie wiem, proszę pana, to bardzo dowcipne, ale... Z panem Lochmanem było umawiane, czy z kim tam? Halo? Ja Jack Lochman był umawiany. Halo? Proszę pani, bo te włosy trzeba wymyć, bo tam są z psami pomyć. Boga, i może jest strzeżenie. Jesteśmy z powrotem, halo? No to ja. Słyszysz mnie? Mieliśmy tak zwaną sondę uliczną na temat tego, jakie emocje budzi w tobie nazwisko Villas. No. I chcesz posłuchać tej sondy? No jest taka sonda? Tak, uwaga, posłuchaj sondy. No ciekawa. Też koniec? Chcesz jeszcze raz posłuchać? Nie, już nie, jest bardzo sugestywna. Proszę państwa, Violetta Villas urodzona w 1838 roku, którego 6 kwietnia z tego... 10 czerwca, 10 czerwca, pomyliło mi się troszeczkę z datami. Wyobraź sobie, że miała już ponad 200 psów w 2004. To ja wiem. Wtedy poprosiła o pomoc, nie była w stanie sama dalej opiekować się zwierzętami. W październiku zorganizowano wielki koncert charytatywny i uzbierano, nie zgadniesz ile? 4000 złotych. Na 200 psów. Dzięki tym pieniądzom przetransportowano do pobliskiej jaski i przerobiono na kiełbasy w Dzierżeniowie. Niezmale z Piotrkowie Trybunalskim. O Boże, mam znajomych w Piotrkowie. Chrysty, już nie, chyba nie podam im ręki, no już na pewno nie zjem u nich kiełbasę. Proszę państwa, Violetta Villas to osoba, której należy się niebywała cześć, chociaż z tą czcią czasami bywają problemy, prawda? A mam jakąś wypowiedź w temacie? Chciałbyś wypowiedź najpierw? Wiesz co, bo słyszałem piosenkę przed chwilą. Może o chorobie na przykład. Jak ona śpiewała, tak strasznie sepleni. Chciałbyś o chorobie? Poproszę. Posądzono mnie o chorobę psychiczną. I tylko to zaważyło, że mnie zamknięto i uwięziono w szpitalu psychiatrycznym. Tylko służby specjalne. Wszystko. Ale jakie? No, izraelskie? Wszystko. Czy to Mossad, KGB, czy MPWD? Mogę ci jeszcze raczka zaprezentować w temacie, proszę cię bardzo. Ona bardzo często mówi rzeczy, które obracają się przeciwko niej, które są nożami wymierzonymi w nią i ona sobie sama je wbija. Czasem nawet takim trudnym ruchem w plecy. Ale wbija je sobie i my to widzimy. Widzimy, jak jest w dramatycznej sytuacji, widzimy, że to już chyba ona się z tego nie wyliże. To już po prostu tylko do szpitala wariatów można pójść. To jest nienormalne. Żaden normalny człowiek by tego nie zniósł. Zdaje się, że się zdenerwował troszeczkę ten, co chodzi tyłem, prawda? Nie wiem dlaczego. Tomek Raczek jest moim znajomym, kolegą. Spotykamy się w jednym klubie. Naprawdę? Tak. Ja felizujecie się czasami z tych problemów, jak Dorota, przepraszam, Violetta Villas? Wyjąłeś mi to z ust. Dobrze, proszę państwa, dzwonimy do Las Vegas, Tomek, tam gdzie... Słuchaj, muszę się wylizać. Przyjeżdżaj. Ale ja też Tomasza lubię. Tyle razy mi się pomógł wylizać. Tak, słucham. Dzień dobry pani, czy to jest zajazd Las Vegas? Tak. Warszawa się kłania, moje nazwisko Misiura. Proszę pani, mamy takie nietypową propozycję dla państwa, oczywiście finansową. Chodzi nam o koncert, a właśnie pobyt Violetty Villas u państwa, artystki, która w tej chwili wraca i szykujemy jej trasę koncertową. Tylko zależałoby nam, zresztą to szczegóły powie może menadżer, dobrze, osobisty, ja połączę, proszę poczekać. Halo?
Tak. Dzień dobry, panie Eugeniusz Martenka, z tej strony osobisty menadżer artystki Violetty Villas. Witam serdecznie. Czy to Las Vegas? Tak. Otóż, proszę pani, my w tej chwili, planując trasę koncertową, będziemy również w okolicach Zdziar. Natomiast muszę pani powiedzieć, no, pani Violetta jest już wiekową osobą i takie miała, wie pani, życzenie, żeby zagrać jeszcze w Las Vegas. I teraz pytanie, czy my, no pani sobie zdaje sprawę oczywiście, że wyjazd artystki do Stanów Zjednoczonych to jest absolutnie zbyt poważne obciążenie finansowe, jak również zdrowotne dla pani Violetty. Chcielibyśmy, proszę pani, zaaranżować u państwa w Las Vegas taką małą Amerykę, żeby pani Violetta uwierzyła, że rzeczywiście tam jest. Czy jest możliwe coś takiego? Oczywiście wiadomo, że personel może mówić po polsku. My powiemy, że to jest polska restauracja. Pani Violetta przywieziona białą limuzyną, odwieziona, zaśpiewa parę piosenek. My oczywiście zapłacimy za wszystko, zrobimy reklamę. Będzie transmisja w dwójce, retransmisja. Czy państwo bylibyście zainteresowani? Nie ukrywamy, że bardzo nam zależy. To znaczy, wie pan co, ja w tej chwili nie mogę nic zdecydować, bo nie ma szefowej. Niech by pan zadzwonił tak... czy jest jakiś inny numer szefowej może? Proszę pani, od razu chcieliśmy uprzedzić, że my na przykład dostarczymy kilka osób ciemnoskórych, żeby rzeczywiście zaaranżować to na prawdziwe Las Vegas, osoba prowadząca. Czy u państwa jest scena albo proscenium jakieś przynajmniej? Jest scena, tak. Jest scena, świetnie. A czy pani może mi zdradzić mniej więcej powierzchnię tej sceny? No kurczę, no nie wiem, ale... Może pani kojarzy z Las Vegas ten wielki neon z kowbojem, który pokazuje uniesiony do góry kciuk. Po prostu chcielibyśmy go też umieścić. Jest u nas takie coś. Bo to nie jest tak, że artystka zupełnie nie dowidzi. Tak? Więc wie pani, musimy rzeczywiście zaaranżować tam okolice, tak żeby to gdzieś tam to Vegas przypominało. Rozumiem. My byśmy zrobili takie krótkie przeszkolenie dla państwa personelu, żeby tak rzucali tam od niechcenia słowa typu okej, wie pani, tak troszkę, żeby było... Dobrze, to kiedy będzie ta właścicielka? Wie pan co, bo w tej chwili gdzieś wyjechała, tak? Proszę zadzwonić koło 14. A nie może pani nam podać komórki, bo to wie pani, sprawa jest dosyć nagła, a państwo macie dosyć ekskluzywną tą nazwę Las Vegas i nam bardzo zależy. Myślę, że byłoby to intratne dla firmy. Jakąś komórkę mogłaby pani podać? No to niech pan pisze, dobrze? Dobrze. Proszę mi jeszcze powiedzieć, zanim poda nam pani telefon, czy osoby pracujące w państwa lokalu są osobami anglojęzycznymi? Tak. I pani też zna język angielski? No tak. You speak English, so I have to make a test right now. Okay, how is your English abilities for today? What? How are your English abilities for today, please tell me? No, I don't know. Okay. A jak pani powie, dzień dobry, pani Violetto na przykład. Hello? Good morning, Mrs. Violetta. Good morning. O, to jest okay. Jestem wielbicielką pani talentu może. Oj, kurczę, niech pan mnie nie męczy, bo za bardzo nie mam czasu teraz. Nie, I love your songs na przykład. I love your songs, coś takiego. Dobrze, to piszemy ten telefon do pani właścicielki, no. To będzie tak, na komórkę 662. Tak. 361. Tak. 584. Dobrze. Dziękujemy. A jak była pani na nazwisko tamta? Głuszek. Dobra. A z panią rozmawialiśmy, pani, żeby powiedzieć, z kim rozmawialiśmy, pani imię? Lidia Głuszek. Okej. Okay. A pani córka jest, tak? Proszę? Pani jest córką pani Głuszek? Nie. Aha. Która pani jest Głuszek? Dobrze, a czy pani by się potrafiła ładnie przedstawić po angielsku, proszę powiedzieć? Hello, my name is Głuszek. Hello, my name is Lidia Głuszek. Okej, okay, dobra, to nice. Okay. Dobra, to my dzwonimy do tamtej pani i miejmy nadzieję do zobaczenia. No, do zobaczenia. Bye. Thank you, bye. Tańczący z gwiazdami. Ja myślę, że pani Violetta Villas jest jedną z niewielu polskich postaci sceny muzycznej, która zrobiła coś na kształt kariery za granicami, poza granicami naszego kraju. Wydaje mi się, że pani Doda właśnie usiłuje w pewien sposób powtórzyć drogę pani Violetty, ale jednak chyba skończy się to na rynku polskim. Jak te lata psiakoś lecą, odkąd przyszło się na świat. Dziś podrosło się co nieco. Odkąd przyszło psie na świat, słyszałeś? Już tego. Cicho, będzie. O czym to jest piosenka? O Józku. A, o Oleksym. Jezu, Olek z tego urodzić, co dopiero ból. Posłuchaj. Józek.
porywający refren. Józek wszystko wie. No, dobrze, Józek powiedział, że będzie jak Żyleta. Piosenka o Aleksym, tak, naprawdę. Że on powiedział, że on teraz będzie pił i będzie jak Żyleta. No, dobrze, proszę Państwa, przed chwilą gościliśmy w miejscowości Zdziary, gdzie jest klub Las Vegas. Gdzie montujemy po prostu Amerykę. Troszkę jak w filmie Machulskiego Babank. Boże, jak ja bym chciał jeszcze porozmawiać z tym sołtysem, pamiętasz, co świnie z kupy nie chciał wycierać? Tak, tylko bo co stoi. Czy nie chciał bardziej małych noclegu załatwić. Dobrze. Zdziale. Dobrze, ja łączę pamięta z prezesem Wittsteinem. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy to jest sołtys miejscowości Zdziary? Znaczy, ja jestem jego synem, a w tej chwili go nie mam, gdzieś wyszedł. Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura. Proszę pana, ja dzwonię, rozmawialiśmy przed chwilą z panią Głuszak, tak? Nie, pani Głuszak, tak? Z właścicielką klubu Las Vegas. Z klubu Las Vegas. My dzwonimy z programu drugiego telewizji polskiej. Będziemy tam organizowali koncert Violetty Villas. Ja może połączę z prezesem Wittsteinem, bo on ma osobistą prośbę, to bo pan przekazał ojcu, dobrze? Momencik, proszę się nie rozłączać, to chwilę potrwa. Dobrze. Halo? Halo? Bronisław Wittstein z tej strony. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, otóż przygotowujemy taki recital, który będzie między innymi zawierał w grafiku trasy koncertowej artystki Violetty Villas, miejscowość Zdziary. I jesteśmy już w tej chwili, z tego co się orientuję, po rozmowach z klubem Las Vegas. Otóż chodzi o pewną aranżację warunków dosyć amerykańskich, wie pan, tak aby artystkę z jednej strony troszkę oszukać, z drugiej troszkę pocieszyć. Czy państwo byliby skłonni rozszerzyć tę działalność na nieco szersze pola niż sam klub Las Vegas? To może ja Halo, jest pan tam? Chodzi o to, czy jest taka szansa, żeby można było udawać troszkę, pani Violetta już niedowidzi, jest starszawa, żeby pani Violetta miała wyobrażenie, że jednak naprawdę jest w Stanach Zjednoczonych, że tak to zrobić taką małą mistyfikację. Jak pan myśli, czy pana ojciec wszedłby? My oczywiście byśmy robili transmisję. Znaczy, ja wie pan, co właśnie widzę, że na podwórku jest, to ja może go dam. Bardzo to prosimy, to, tak. To może poprosimy, tak. Będzie pan sołtys rozmawiał. Nie każ mi być Wittsteinem, już nie dobrze, daje. To już dobrze. Halo? Tak. Dzień dobry panu, program drugi telewizji polskiej się kłania, moje ma nazwisko Misiura. Ja połączę z prezesem Urbańskim w sprawie ewentualnie koncertu Violetty Villas u państwa. Już momencik. Halo? Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu Urbański z tej strony, Telewizja Polska. Proszę pana, pan już pewno zna sprawę, bo rozmawialiśmy z panią Głuszak z klubu Las Vegas w Zdziarach, gdzie no jakby w tej mikroskali będziemy przygotowywali rzeczywiście taką małą Amerykę. Natomiast chodzi o to, żebyście państwo nam pomogli zaaranżować jeszcze tę przestrzeń dookoła. Proszę pana, czy państwo macie jakieś miejsce, które mogłoby kasyno udawać, na przykład remiza jakaś zdziarska? No remiza jest. Jest. Słuchajcie, no, bo chodzi o to. Taki najbardziej popularny hotel z kasynem w Las Vegas nazywa się The Mirage. Żebyście umieścili taki szyld nad wejściem, to się pisze Mirage. Halo. Czy pan mógłby to zapisać? Chwileczkę. Dobrze, bardzo pana proszę. I tam jeszcze chodzi o nocleg dla tych 70 czarnoskórych, tak, żeby on ich gdzieś tam porozkładał, prawda? Już tylko, że oni chcą mieć... Jak to jest? Proszę pana, Tche Mirage. Mirage. Żebyście zrobili tak, żeby się świecił ten napis nad tą remizą, żebyście... Możecie tam wstawić jakieś osoby, macie jakieś osoby ciemnoskóre w Zdziarach? Nie, to jest mała wioska. A proszę powiedzieć, czy do Elvisa, może Presleya ktoś podobny u was mieszka się? Może coś... No raczej nie. Aha, no to Milowicza przyślemy w takim razie. Proszę pana, i jeszcze byłby nocleg dla 70 czarnoskórych obywateli, mógłby pan ich gdzieś... My zapłacimy, to będzie 200 zł za dobę. Nie, dla 70 każdego... osób. 70 czarnoskórych mężczyzn. Bo to chodzi o to, żeby pani Violetta Villas myślała jednak, że jest w Stanach, wie pana, tam tych czarnych jest więcej teraz. No. Wiem, o co chodzi, ale wie pan co? A co, ludzie się będą bali czarnych wziąć do siebie, do domu? Może gdzieś ich położyć w jakimś szpitalu, albo w szkole, w sali gimnastycznej? Bo ma taki tam u nas ośrodek taki, wie pan. Ale jaki ośrodek? To znaczy nie ośrodek, tylko to jest teraz... Takie skasy, tak, że turystyka. No, aha, no to dobrze. To oni tam się ich zwróci. No to by było, tylko żebyście ogrzewanie jakieś zrobili, bo im ciągle zimno jest. No to no, nie wiem, jak to może to z wujkiem by pan. Proszę pana, nie, no chwileczkę, zaraz ustalmy. Piachu macie trochę gdzieś tam w okolicy, żeby to trochę Nevadę przypominało? No to wie pan co, no bo to takie tematy, to albo z tym rosołem. Z jakim rosołem? No co ma to Las Vegas? No rosół, tak, no to rozmawialiśmy z nimi, oni zrobią Amerykę u siebie, tylko chodzi o to, żebyście wyjść w Zdziarach. Dobrze, poczekajcie, ustalamy po kolei, czyli tak, nad remizą wiszacie, jaki napis, przeczytajcie.
Na przykład miraże. No, miraże, dobrze, okej. Okay. Teraz tak, żebyście też transparent jakiś ustawili na wjeździe. Welcome. Do Żdziar. Welcome to się pisze. No to nie, no to musi pan z wójtem to załatwiać, to przecież ja tego nie będę robił, nie? No ale ktoś to musi zlecić przecież, no proszę kto jak pana, nie sołtys, to będzie no. Refundacja z Unii Europejskiej, to panu wszystko zwrócimy. Tak jak światłowody tam pozakładamy. A macie jakąś taką ładniejszą furmankę, żeby, bo będzie pan Hieronim Baracka Obamę udawał tego prezydenta nowego, żeby go wwieźć jakoś elegancko. Furmanka... No coś się do furmanka może znajdzie. Dobra, no to, proszę pana, to niech pan się tam rozejrzy, jak bardzo można Żdziary na Amerykę przerobić, a my zadzwonimy jutro, dobra? Dobrze. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, dlatego że to będzie 15, żebyście zarządzili, żeby tak o 14 to już może nie pili ludzie we wsi, żeby to wstydu nie robić, bo to w telewizji będzie. No, no. I jak mają jakieś takie kurtki z napisami Chicago, Turbo, niech to wszystko powkładają, dobra? Zagraniczne dobrze. Napisy, dużo zagranicznych napisów. Dobrze. Dobrze, dziękujemy dobrze. Panu. A, do widzenia. Do widzenia. Welcome. Welcome. Tańczący z gwiazdami. Że niemożliwe, żeby korale tak odskakiwały od ciała. One po słowie odskakiwały. Czyli jak serce musiało bić, żeby od ciała odskakiwało w takiej odległości, no to dziś sobie nie umiem wam tego powtórzyć. Jedno wiem, że tam przylatywałam z niskiego rejestru do najwyższego i na S trzykreślnym brałam Fermatę i zjeżdżałam w dół. Na S trzykreślne brała formatę, zjeżdżając w dół. Korale wtedy według wektora X przystawionego do piersi, czyli wektora D. Czekaj, 2 pi kwadrat, notuję, tak? Powodowały. Algorytm? Algorytm z 28, no. Proszę państwa, rzeczywiście jest to tajemnicza artystka. Wioletta Villas dzisiaj, proszę państwa, gościem tańczącym jak z gwiazdami. Jak wiemy, kocha wielka artystka zwierzęta. Z wielką fryzurą, tak jest, wielki miłość wielkie zwierząt. Wielkie białe afro. Okej, okay, dzwoni. Pokręcone, które zainspirowało nas do takiej właśnie rozmowy. Dobrze. Poznań, tak? Tak. Dobrze. Cieszę się. Pamiętasz, że Wiśniewskiego i oczy czarne miałeś pierwszy. Masz przygotowane. Co to? Nie, masz kota przygotowanego? Jest. Cio. To jest pracownia, tak? Cio. Tak. Hotel. Słucham. Dzień dobry pani. Witam. Hotel Poznań się kłania Warszawa. Tutaj z Warszawy mamy gości. Momencik. Proszę pani, ja połączę z menadżerem pani Violetty Villas, bo mamy problem, a dzisiaj jest koncert, dobrze? Momencik. Jest pani. Adam, chodź, bo menadżer Violetty Villas. Halo. Szybko. Ratunku, proszę państwa, halo. Poczekaj sekundę. Już łączę halo, z menadżerem. Halo, dzień dobry panu. Halo. Witam, Bogusław Martenka z tej strony. Jestem, proszę pana, nie tyle menadżerem, co asystentem pani Violetty Villas. Otóż, proszę pana, sprawa jest naprawdę bardzo poważna i chcielibyśmy tutaj już na starcie poprosić państwa o dyskrecję, ponieważ pan sobie zdaje sprawę, że włosy pani Violetty są dosyć drażliwym tematem, jakby no... Nie wszystkie informacje powinny trafiać, proszę pana, na forum publicznym. Państwo są pracownią perukarską, prawda? Tak. Proszę pana, no więc my jesteśmy w przededniu koncertu i sprawa jest dosyć delikatna, proszę pana. Otóż tam niestety we włosach jeden z małych kotków, proszę pana, utkwił. Ja nie wiem, czy państwo to jakoś wyczesać mogą, czy no jakoś delikatnie usunąć. Ale gdzie, w Poznaniu? Tak, proszę hotelu pana. Jesteśmy Poznań. Zaplątał się mały kiciuś, proszę pana, no już to już 24 godziny trwa, no. A gdzie jesteście? To ja nie wiem, czy my możemy przyjeździć do pana, tylko że... Może pan przyjechać. Proszę pana, jesteśmy w jakimś hotelu na Malcie w tej chwili, nie wiem... No. A to jest Woźna 10, to jest środkowa ulica od prowadząca do ratusza. Ale, tylko czym, proszę pana, no bo pan sobie zdaje sprawę, że przecież artystka osobiście nie przyjdzie, my przywieziemy, tylko te włosy to jest dosyć sporo i... Proszę państwa... Dobra, to jakoś to rozczeszę, to prowadzę. Moment, tu jest jeszcze kwestia. Ten kot tutaj, przepraszam, no jeszcze może... Halo, może pan chwilę? Proszę pana, bo tutaj są chyba ten kot niestety zdaje się, że tam popuścił. Czy pan da to radę to wywabić, te zapachy? No to... Jasne, że wszystko da radę zrobić dla pani Violetty. No. Proszę się nie śmiać, proszę pana, bo artystka jest w tej chwili, proszę przecież. Pana, naprawdę bardzo mocno przejęta, tym bardziej, że ze samym zwierzęciem jest związana. A, no dobrze. To my przyjedziemy z tym kotem, dobra? No, jaki to adres? Woźna 10. Woźna 10, dobra. Violetta, zdejmuj. Zdejmuj, Violetta, zdejmuj. Poczekaj sekundę, poczekaj. O Jezu, jest drugi. Zaraz. Koty, dwa koty są. To nie mów już człowiekowi, jedziemy na Woźną. Ale ten wiesz, drugi już... Załebią do bagażnika, wiesz. Nie oddycha. Jezu, nie żyje. Tańczący z gwiazdami.
Ja miałem tą przyjemność w życiu i to wielkie szczęście nagrać płytę z Violettą Villas. Koniec. Tego mi nikt nie odbierze. Nikt. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. No ciekawe, czy Violetta Villas też jest bardzo szczęśliwa z tego. Ale z tego... on ma tą płytę w domu i nikt jej nie odbierze? O, to jest to? O, to jest mój ulubiony, jak ona to robi tak. A ja Triti Tombę bardzo lubię. A ja lubię to, ale posłuchaj, jak ona będzie robiła zaraz. A jak ten kotek w tych włosach. Poczekaj, no. To o wilczych oczach Tuska. A to było ładne na końcu. Jedzie ty, no teraz ty. Przekrasny jest, oczy po każdej stronie po jednym. I w środku nos, a nad nimi czoło, a poniżej. Nie chcę dalej tego słuchać. Dobra, dzwonimy. Dobrze. Proszę Państwa, ostatni finałowy telefon w sprawie Violetta Villas, urodzona w 1738, 10 lipca. O 2 lata młodsza od Hannibala, tego i Aleksandra. Tego, co na słoniach wjechał? Tego, co wjechał na słoniach i nie mógł wyjechać, i macedońskiego Aleksandra. Córka Joanny d'Arc. Sofitel Grand Sopot. Dyrekcja i pracownicy hotelu serdecznie zapraszają do Dzień dobry, Sofitel Grand Sopot. Dzień dobry pani, program drugi Telewizji Polskiej, się kłania, moje nazwisko Misiura. Proszę pani, ja dzwonię w sprawie potwierdzenia tej rezerwacji dla pani Violetty Villa w sprawie koncertu. Nie wiem, czy pani dostała tę informację od nas. To znaczy, to jest centrala. Aha, to może pan z pani połączyć. Z rezerwacji, tak? Tak, z działem rezerwacji. Już łączę. Dziękuję bardzo. Ja połączę zaraz z tobą, dobrze? Jesteśmy na próbach. Dzień dobry panu, moje nazwisko Misiura, program drugi Telewizja Polska, Warszawa się kłania. Proszę pana, dzwonię sobie w rezerwacji tych dwóch pokoi dla Violetty Villas. Czy to jest możliwe cały czas? Z kim pan rozmawiał wcześniej? Ojej, to ja może połączę z menadżerem pani Violetty, bo tam jest też specyficzne zamówienie, dobrze? Mamy taki rider koncertowy. Już łączę, chwileczkę. Poprawcie troszkę basy, halo? Proszę pana, halo? Tak. Przepraszam, bo my na próbach jesteśmy w tej chwili w Operze Leśnej, mamy troszeczkę problemy z głośnością. Halo? Tak, halo. Czy pan mógłby troszkę głośniej mówić? Ja mogę głośniej mówić. Dobrze, świetnie. Przepraszam pana, bo artystka w tej chwili próbuje się na scenie z oczy czarny. Proszę pana, chodzi o dwa pokoje, przy czym, jak pan z pewnością już wie, bo pani Violetta nieraz gościła państwa w hotelu, ona podróżuje ze swoją zwierzęcą świtą, dlatego... Chcielibyśmy państwa uprzedzić, że parę kotków i piesków przyjedzie z panią Violettą, żeby państwo może wyłożyli jakimś plastikiem podłogę pokoju, żebyśmy nie mieli potem problemu. A kiedy jest ten przyjazd? Proszę pana, rozmawiamy o 21 listopada. Na jak długo? 3 dni. To będą 3 dni. A z kimś państwo już wcześniej na ten temat rozmawiali? Nie, my w tej chwili z panem próbujemy ustalić szczegóły. Chodzi, proszę pana, o taką folię i taką kalandrówkę się kładzie dyktę na tą folię, żeby to nie było przecieków, bo my mieliśmy kłopoty tam w Kasprowym, jak te koty się posikały, no i chcielibyśmy to uprzedzić, bo dwójka nie będzie pokrywała kosztów, jeżeli tam będzie jakiś z moczem kłopoty, wie pan. A ile ma być tych zwierząt? Ile tych zwierząt będzie? Proszę pana, no mamy w tej chwili na liście pani Violetta, powiedziała, że 21? 20, ten 21, ale nie potrafimy powiedzieć, bo to będą i koty, i psy. Natomiast no, ona chciałaby być w jednym pokoju razem. I chodzi o to, żeby folią wybić to wszystko, bo te psy tam lubią z... No wie pan, jak to zwierzę. No pan zdaje sobie sprawę, że to nie jest takie normalne zamówienie, tylko bardzo specyficzne. Kto? Ja artystka, wie pan. Tą informację muszę przekazać dyrekcji i... ewentualnie udzielić państwu odpowiedzi, czy to jest możliwe. Rozumiem, proszę pana, no dobrze. A wyprowadźcie zwierzęta w tym na kiedy dyrektor. Pan mógłby, przepraszam bardzo, ustalić te informacje? No ja mogę je ustalić w przeciągu godziny. Jeżeli da mi pan do siebie telefon kontaktowy, to ja do pana odzwonię. Oczywiście, dobrze, to proszę zostawić w takim razie kolegom. Ja dam panu komórkę, dobrze? Dobrze. 662 662 361 361 584.
I tutaj mamy takie hasło na hasło Las Vegas, dobrze? Bo tak robimy, to będzie ta rewia Las Vegas. Więc na hasło Las Vegas proszę się powołać, to pana połączą, dobrze? Dobrze. 662-361-584. Ale czekam. Państwo, rozumiem, nie wykluczają takiej możliwości, że będziemy mogli ze zwierzątkami przyjechać. No ja nie znam możliwości, po prostu... Znaczy, bo wie pan, chodzi o to, że tam... Przepraszam, mieliśmy... proszę pana, jeżeli Karolina Wajda mogła u was mieszkać z koniem, to rozumiem, że chyba nie będzie problemu, żeby pani Violeta wzięła parę ze sobą kotów i psów. Ale... Tam są kastraty, proszę pana, także to te siknięcia są nieduże, naprawdę. To zabrzmiało, jakby państwo już mieli do mnie pretensje, a jeszcze się nic nie stało. A, tak? Czy jeszcze się nie stało, dobrze. To my uprzedzimy, bo pani Violeta jest zakochana, bo mówiła, że na przykład temu mruczusiowi to tak nigdzie się dobrze nie sika, jak tam... Dobrze, ale to prosimy nie dzwonić. Dalej. Dobrze, to prosimy dzwonić. Dziękujemy bardzo. Do widzenia panu. Weź konia, bo kupa poszła. Do widzenia, dobrze, się zesrał cały tu nas podłogę znowu, no. Violeta, teraz ty! Dawaj, oczy, dawaj, podkręcę, rozrzuć i podkręcę! Baterie wybierzcie, kobiecie, bo się dusi. Dajcie szczotkę, bo się koń we włosy wplątał teraz. I prekrasnie tak lubię, tak pańskie. Baranie, nie tutaj! Oj, dobrze, proszę państwa, jeszcze dodać. Jutro znowu będzie. Violeta, dawaj, jedziesz! Zdejmijcie ją z konia, przecież wystraszyła zwierzę! No koń się we włosy znowu wplątał, no! Wyjmij go, chłopacze, wyjmij! Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. SC Rock.